książce Kieślowskiej o sobie, w takiej całej różnorodnej zresztą, w różnorodnych jego wypowiedziach, w całej takiej sekwencji o pamięci jest taka myśl, takie zdanie, które myślę, że jest dobre na to nawet dzisiejsze spotkanie i wypowiedzi. I to mnie, powiedzmy, w jakiś sposób usprawiedliwia, że pozwalam sobie o nim mówić. Myślę, że jest w nas taka potrzeba i rodzaj poczucia, że ci, których już nie ma, a których bardzo kochaliśmy, którzy byli dla nas ważni, ciągle są w nas, czy dookoła nas. Że istnieją w nas jako ludzie, którzy nas oceniają i z których zdaniem się liczymy, choć już umarli. Myślę, że liczymy się ciągle z opinią ludzi, którzy już je wydać nie mogą. No i to jest niestety prawda, bo to jest dla mnie samej taka właśnie też odpowiedź na te wszystkie moje wątpliwości, czy mam prawo opowiadać i mówić o Kieślowskim, żeby nie mieć poczucia banalności, trywialności, no właśnie sprowadzania rozmowy o nim gdzieś tylko i wyłącznie do anegdot. Ale prawdą jest, że niezależnie od tego, że minęło już w tej chwili 25 lat od śmierci Krzysztofa, to praca z nim, kontakt z nim, rozmowy, ten brak kompletnego dystansu, te takie niezwykle przyjacielskie relacje, to one spowodowały i powodują, że Kieślowski ciągle jest w nas, tych ludziach, którzy z nim pracowaliśmy, czy tego chcemy, czy nie chcemy, i gdzieś tam szukamy jakiejś, nie wiem, aprobaty czasami. No ja sama nawet zadaję pytanie, co mam zrobić, i czekam na jakiś znak, na jakąś odpowiedź. Czasem jest, czasem nie ma, różnie. Bo to jest ta metafizyka, która jest w filmach Kieślowskiego i która też w nas pozostaje. Metafizyka od przypadku. Spotkanie z Kieślowskim, chciałoby się powiedzieć, było wielokrotnie rozłożone. Ja pracowałam z Krzysztofem Zanussim i pracowałam przy filmie o papieżu, Człowiek z dalekiego kraju. W momencie, kiedy kończyliśmy pracę, Krzysztof Zanussi zapytał mnie, czy ja mam jakieś inne plany, czy coś będę robiła, bo jego kolega Krzysztof Kieślowski będzie robił film i szuka asystenta, i czy ja bym chciała. No więc powiedziałam, że chętnie, bo nie miałam żadnych planów, a to był początek w ogóle mojej pracy przecież zawodowej. I tak się wydarzyło, to był film Przypadek. Czy był taki w ogóle śmieszny incydent, bo już cała ekipa u Zanussiego wiedziała, że ja mam z Kieślowskim pracować, a Kieślowski nie był jeszcze tym Kieślowskim, o którym dzisiaj rozmawiamy. I myśmy wszyscy mieszkali w Krakowie. No i on przyjechał do Krakowa. No co jakiś czas ktoś z kolegów czy koleżanek powiedział, już rozmawiał z tym Kieślowskim, już rozmawiał z tym. No mówię, nie rozmawiał. On pobył tam, nie wiem, 2 dni, w ogóle ze mną nie rozmawiał, pojechał sobie do Warszawy. No więc ja myślałam, że nic z tej pracy już nie będzie. No ale jak wróciłam do Warszawy, okazało się, że zadzwonił, umówiliśmy się. Spotkaliśmy się w kawiarni Mozaika, a ponieważ niedaleko zespołu filmowych na Puławskiej, a ponieważ ja nie znałam wtedy za bardzo Warszawy, to też były moje pierwsze lata, kiedy tam mieszkałam, więc byłam wcześniej. A to zazwyczaj Krzysztof przychodził wcześniej na spotkania. I nagle wchodzi i mówi, o, nie spóźniłem się. Ja mówię, nie, to ja jestem wcześniej. To, co było ważne, to, że po pierwszych jakby wersjach montażowych Przypadku, a gdzie w ogóle założenie było takie, że każda z tych części będzie miała inną
formę, inną strukturę operatorską, inną stylistykę, inny sposób opowiadania, inną narrację, że pierwsza część będzie robiona takimi bardzo długimi ujęciami. Jedna scena to będzie jedno ujęcie. Druga część miała być robiona wyłącznie z jazdy, a dopiero trzecia część w sposób taki filmowy, bliskie, szerokie plany, montaż i taka klasyczna praca realizacyjna. I po zrobieniu tych, szczególnie pierwszych dwóch części i po tej przerwie wakacyjnej, po tych montażach, Krzysztof, montażach, które odbywał w czasie wakacji, zrozumiał też, że ten sposób opowiadania nie do końca się sprawdza, bo są, bo po pierwsze, nie można sceny skrócić. Nie można, a skraca się często poprzez montaż, poprzez przejście z jednego bohatera na drugiego, poprzez przejście przez rekwizyt. No, to jest montaż. Natomiast jeżeli cała scena jest zrobiona z jednego ujęcia i też nie można skrócić gry aktorskiej, bo montując scenę, mając ujęcia, można to wszystko inaczej poukładać, sens zmienić. Natomiast to nie dawało takiej możliwości, ani w opowiadanie całej sceny po scenie w jednym ujęciu, a nie opowiadanie sceny po scenie wyłącznie z jazdy, bo tam, gdzie się mogło wydawać, że dojeżdżamy do bliskiego planu, potem odjeżdżamy do jakiegoś szerszego, że to się sprawdzi, ale się na przykład nie sprawdza, bo jest dłużyzna, bo aktor idzie, nic się nie dzieje w tym czasie. No i jesienią przystąpiliśmy ponownie do realizacji przypadku. I ja uważam w ogóle, że przypadek jest jednym z najważniejszych filmów Krzysztofa. Tym pierwszym filmem, od którego jakby zaczął się ten Kieślowski, o którym my mówimy dzisiaj. Ponieważ ten film przestaje być filmem wzorowanym, w ogóle odchodzi od kina moralnego niepokoju, tego etapu wcześniejszego w filmach fabularnych, tego etapu, który był bliski Krzysztofowi, kiedy robił Spokój, kiedy robił Amatora, kiedy robił Blizny. Natomiast od tego momentu zaczyna się ta wrażliwość artystyczna, to spojrzenie na człowieka, to poszukiwanie emocji, to odpowiadanie sobie na pytania, po co żyć, po co wstać, po co, jak myśleć, jak żyć, co robić w życiu, żeby to było ważne i czy w ogóle coś jest ważne, czy nieważne. I on też w tym filmie zaczął tę właśnie swoją własną jakby narrację, swój sposób opowiadania, gdzie przestał, odchodząc od dokumentu, szukał naprawdę nie na siłę, bo pewne rzeczy wychodziły same z siebie, szukał sposobu pokazania emocji takiego, żeby to dotarło do każdego człowieka. Bo nawet jeżeli przypadek jest filmem, który opowiada o Polsce, o konkretnym, określonym czasie, to tak naprawdę jest to film o wyborze drogi życiowej. Nigdy, ale to nigdy, nie było żadnego dystansu. Krzysztof był człowiekiem, który jakby w natychmiastowy sposób akceptował człowieka, otwierał go i uważał, że jeżeli zaczynamy wspólnie pracować, to musimy wzajemnie siebie inspirować.
I ta jakby wzajemna inspiracja, ona polega również na mówieniu sobie prawdy. Jeżeli coś się komuś podoba, jeżeli się nie podoba, jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, jeżeli ktoś na coś wpadł albo zauważył jakiś błąd, żeby po prostu w taki sposób współpracować. On zresztą w swojej nawet takich wspomnieniach swoich o sobie mówił wiele razy, że dawał swoim współpracownikom poczucie wolności. I taka jest prawda. On nigdy ani nie tworzył dystansu, ani też nie uważał, że on tu jest reżyserem, jest najważniejszy, tylko on ma jedynie prawo mówić i wszyscy mają go słuchać. Krzysztof bardzo lubił, jeżeli ludzie dyskutowali o tym, co robimy, jeżeli przychodzili do niego z pomysłami. On szanował pomysły wózkarza, elektryka, każdego, kto z czymś do niego przyszedł. On miał taką koncepcję reżyserii, reżysera, że jest to człowiek, który powinien wiedzieć, co wybrać. Z tego wszystkiego, co mu współpracownicy podrzucają, to on w sumie decyduje, prawda, co jest istotne, co nie. Aktorzy. Są tacy aktorzy, którzy przychodzą na plan od razu z wielką, wielką ilością pomysłów. Wiesz, tak zrobimy, tak zrobimy, tak zrobimy. Słuchaj, ja mam tu pomysł na tyle. No, spokojnie wysłuchiwał. Dobrze, dobrze. A teraz zrobimy tak. Więc po prostu miał jakby tę świadomość, że każdy pomysł, który jest trzeba przeanalizować i zobaczyć, czy to się potem sprawdzi. Tak było wiele razy. Na przykład zaczęliśmy dekalog. Zaczęliśmy dekalog od piątki, czyli od krótkiego filmu o zabijaniu. I pierwszy dzień zdjęć to był pierwszy dzień wiosny. Myśmy zaczęli zdjęcia od rynku, na rynku, na starym rynku w Warszawie. I pamiętam, pierwszy dzień wiosny to grupy wagarowiczów, kolorowej młodzieży biegającej po tym rynku, krzyczącej itd. I ja do niego mówię, słuchaj, mówię, to ja pójdę tam, napędzę tych wagarowiczów, żeby oni tu nam przebiegali przed kamerą i żeby grali. Krzysiek tak pomyślał chwilkę i mówi nie. Mówi, jak to? Byłam zaskoczona, no bo on zawsze akceptował takie różne żywiołowe takie pomysły, sytuacje nieprzewidziane, takie, których nie ma w scenariuszu. I zadaniem moim i innych osób było właśnie odganianie, wyczyszczanie tego planu za Mirkiem Baką, żeby nie było tych wagarowiczów. I ja zrozumiałam tak naprawdę ideę tego, co powiedział Krzysiek, dopiero jak oglądałam pierwsze materiały robocze, jak przyszły z laboratorium i jak zobaczyłam te zielone filtry Sławka i Dziaka i ten klimat taki, który się zaczął tworzyć na tym rynku i tego samotnego Bakę chodzącego, to ja wtedy zrozumiałam, dlaczego ta kolorowa młodzież no, była po prostu czymś kompletnie jakby nie z tego filmu i dlaczego przeszkadzałaby. I wtedy też zrozumiałam, że tak naprawdę on realizuje filmy poszukując, ale te filmy ma w sobie. To nie jest tak, że że coś mogło nie iść na planie, to mogły być wyłącznie jakieś zewnętrzne sytuacje, bo najczęściej, jeżeli przekręcaliśmy jakieś sceny, to dlatego, że Krzysztof obejrzał tę scenę, czy podmontował i wtedy pewne rzeczy zrozumiał, że gdzieś zrobiliśmy błąd w sensie dramaturgicznym, opowiadania, że nie tak powinno się to zrobić.
nie tak zagrać, nie takie użyć środków i tak dalej. W siódemce nie kradnij to Maja Borełkowska i Kasia. No i ona w pewnym momencie, kolejny to był dzień zdjęciowy już, powiedziała nagle: ja już nie chcę więcej grać w filmach, ja chcę normalnie żyć i iść do przedszkola i się bawić z dziećmi. No i najpierw próbowaliśmy z nią rozmawiać, żeby jednak zagrała, ale ona była tak zdecydowana, że nie, no że musieliśmy przerwać zdjęcia. Ekipa pojechała do domu. A my z Kieślowskim wzięliśmy Kasię, pojechaliśmy z nią na lody i tam Krzysiek kupił jej lody i opowiadał i rozmawiał. No to była fantastyczna rozmowa z małą dziewczynką, jak z dorosłym człowiekiem. No i powiedział, że ma prawo podjąć decyzję, czy ona przyjedzie jutro na plan, czy nie, że będziemy na nią czekać. No wieczorem mama zadzwoniła, że dobrze, zdjęcia się odbędą. Właśnie jeśli chodzi o ten sposób jego przygotowania do pracy, do zdjęć, nawet czasami zszokowana, bo Krzysztof, takie to było wrażenie zresztą, że on bardzo dokładnie, że on właściwie zna na pamięć każdy scenariusz. Czasem jak na niego patrzyłam, jak stał przy kamerze, to miałam wrażenie, że powtarza dialog z aktorami. On natychmiast przerywał na przykład ujęcie, jeżeli czuł, że aktor mówi nie tym tekstem, który jest w scenariuszu. Ja tego nie zauważyłam. Skrypt czasami tego nie zauważyła. A Krzysiek to słyszał. Albo, że nie takie są intencje. On był, i to mi zostało do dzisiaj właściwie, bardzo wyczulony na prawdę. Na prawdę człowieka, na prawdę emocji, na prawdę... nienawidził grania, nienawidził udawania. Nienawidził, jak aktor zaczynał grać w taki sposób, że się czuło, że to nie jest, że to nie idzie z emocji, że to nie idzie gdzieś ze środka, że tekst jest po prostu wypowiedziany i tyle. Tak najczęściej dzisiaj grają aktorzy w serialach. I to jest po prostu straszne. Natomiast naprawdę zdarzyły się sytuacje, że zresztą on mówił o tym też bardzo często sam, że pracując przy tak wielu filmach spotykał aktorów, których nigdy wcześniej nie znał. I czasami to było bardzo dobrze, że nie znał, bo nie musiał. A czasami ci aktorzy byli dla niego odkryciem. Najtrudniej było, najtrudniej, kiedy aktor zaczynał grać naprawdę w zupełnie inny sposób, niż Krzysztof sobie wyobrażał tę postać. No, to były długie rozmowy czasami. Tak było, no to jest znana zresztą sytuacja z Januszem Gajosem w Czwórce. Kiedy Gajos miał swój pomysł na tę rolę, a Krzysztof troszeczkę inaczej wyobrażał sobie tego ojca. No i dochodziło czasami do sytuacji, że były dwa duble, jeden taki zrobiony według Janusza Gajosa, a drugi dubel zrobiony według Kieślowskiego, dla Kieślowskiego, prawda? Krzysztof bardzo cenił sobie opinie różnych osób i wiem, że jeśli chodzi o przypadek, to Bogusiu Lindzie powiedziała mu Agnieszka Holland. Tak samo zresztą było z Julią Delpi, która zagrała w Białym. Ona najpierw zagrała w Europie, w filmie Europa, Europa u Agnieszki Holland i Krzysztof oglądał ten film, Agnieszka rekomendowała ją i została zaangażowana. Krzysztof, jak zaczynał pisać scenariusz,
najpierw sam, później z Piesiewiczem, oni gdzieś tam myśleli o aktorach, którzy powinni te role grać. I chciałoby się powiedzieć nawet, że jak zaczęłam pracę w Dekalogu, no to właściwie niby wiedziałam, kto którą rolę ma grać, w którym z poszczególnych dekalogów. Ale życie weryfikuje wszystkie pomysły. No i potem się okazuje, że aktor, który miał zagrać ojca w pierwszym dekalogu, nie może tego zrobić. Zaczęły się poszukiwania. Najtrudniej jest odbić się czasami od pomysłu, który gdzieś jest w tyle głowy. Albo znaleźć kogoś takiego, kto właśnie ma tę prawdę, którą cenił Kieślowski. Do tego filmu poszukiwania aktora były tak długie i tak nieskuteczne wciąż, że Krzysztof sam stanął nie przy kamerze, ale przed kamerą i wziął udział w zdjęciach próbnych. Zagrał jedną scenę, potem zapytał, bo ja byłam za kamerą. No jak? Ja mówię, no chyba szukamy dalej aktora do tej roli. No nie dawał instrukcji, jakichś takich analiza do piątego pokolenia i tak dalej. Nie. Jeśli wydawał jakieś wskazówki aktorom, to one były bardzo lakoniczne, bardzo proste. On czekał, żeby aktor sam zagrał, natomiast słuchał, przede wszystkim słuchał i natychmiast wyłapywał momenty, w których nie wierzył, prawda? Bo to jest właśnie to szukanie tej prawdy. I jak się nie wierzy aktorowi w to, co on mówi, no to trzeba natychmiast przerywać i się zastanowić, w jaki sposób grać, w jaki sposób, jakie uwagi dać, żeby była to prawda. On się bardzo zmienił jako reżyser, jako człowiek, bo jednak w krótkim czasie zrobił kilkanaście filmów, prawda? W krótkim czasie wyszedł no, z tej pozycji jednego z reżyserów, reżysera znanego, lubianego na pozycję reżysera światowego. I to jest absolutnie naturalne, że człowiek się wtedy zmienia. To znaczy, człowiek jest wtedy bardziej zmęczony. I coś takiego było u Krzysztofa, bo on nie zmienił się w sensie, że nagle jest ikoną kinematografii światowej, prawda? Że na jego filmu ustawiają się kolejki w Paryżu, że idzie w europejskich miastach i jest rozpoznawany jako człowiek. Aktorzy są rozpoznawani, ale reżyser, żeby był rozpoznawany, prawda? Więc to, natomiast to nie wprowadziło go jakby w nastrój żadnej pychy, żadnej dumy. Nawet chciałoby się powiedzieć, że to go gdzieś tam zasmucało, bo zawsze za taką wielką rozpoznawalnością i za taką wielkim traktowaniem kogoś jako autorytet idzie jednocześnie i zmęczenie i no i takie poczucie, że Krzyś czasem mówił, że nie zasłużył na to wszystko, co go spotkało. On po każdych zdjęciach próbnych, które robiliśmy, niezależnie od tego, do jakiego filmu, przychodził do mnie z listami napisanymi do aktorów. Dlaczego nie zostali zaangażowani? To były bardzo piękne listy, w taki niezwykle delikatny i bardzo głęboki sposób analizujący i grę aktora, i powód, dla którego nie zmieścił się w obsadzie, dlaczego nie został wybrany, dlaczego nie gra tej roli, dlaczego się tego nie proponuje. Pamiętam
po latach, już po śmierci Krzysztofa, spotkałam jedną z aktorek w Krakowie, która była na zdjęciach próbnych do jednej z dużych ról w Dekalogu. Ona właściwie nie odnalazła się w filmie. W teatrze tak, w filmie nie. Nie zagrała niczego dużego, nieważnego. A jak się nie gra w filmie czy w serialu, to chciałoby się powiedzieć, nie ma się nazwiska, prawda? I rozmawiałam z nią, a ona do mnie mówi, wie pani, ten list Kieślowskiego to była najpiękniejsza rzecz w moim życiu aktorskim, jakiej doświadczyłam. Mówi, nigdy przedtem ani potem mi się to nie zdarzyło. Także, a to jest ważne, żeby... To wszystkich właściwie dotyczy, żeby w pracy nie zapominać o człowieku, żeby wiedzieć, że czasem należy się słowo wyjaśnienia. No a czasami się okazuje, że to jest właściwie jedyne dobre słowo, jakie ktoś usłyszał, prawda?